No wikam na moim kanale, ja sam raz nie byłem tesserator, albo w polsku twórca film dla fanów sci-fi. Film polega o rusach, konkretnie maszyny mechaniczne, roboty. No, myślę, że będzie w miarę fajny, niestety tak się nie stało. Film, bo już po, no, na początku mamy jednak fajne spotkanie filmowe. Mamy dziewczynę, chłopaka, romantykę, czemu nie. I widziałem te po godzinach fajne, później film zaczyna trochę się nudzić. Po godzinę to już tak męczy mózg, że już ciężko jest patrzeć na kanał produkcję. No i tylko wizja o pomoc i kolejny koniec. Widzę, że film będzie fajny, nic się tak się nie stało. Film powieka jakimś człowieka, który i tam opiekuje się pewnym dzieciakiem, który jest robokiem. Na początku ten dzieciak mało co mówi, a jak mówi, to nie po polsku. Po jakimś czasie się okazało, że on jak umie mówić po angielsku. No ale tam więcej między tym dzieciakiem była taka sobie, mało interesująca. Jak miał po koniec filmu, film zaczyna trochę męczyć mózg, nie trochę. Muzyka jest średni graty film. Niezbyt fajnie się ogląda. Niezbyt będzie w miarę fajnie, tak się nie stało. Sobie jakąś na produkcji. Policzyłem na fajne kino, niezbyt film. Mam się bała o pomoc. I widz też niezbyt też bała o tą pomoc. I film, można powiedzieć, choć na mnie to jest zmarnowanie 2 godzin życia.
Myślałem, że będzie fajnie, nic tak nie stało. I ma cenę jakby jest tylko 3 na 3 film, można powiedzieć, że nie trzeba. I nic w tym filmie nie zagrało jak należy. Ja Robok był fajny, też na pewno w Roboku, bo kiedy się korował, tam chyba coś się działo. Fajnie, że się oglądało ten kiznąc do Robogów, jak nie więcej było. I koniec tego nie skończył, właśnie mamy te Roboki, ale ich jest tylko jakaś dziewczynka i tam i za tam jakiś Robok się pojawi, ale tylko jest zbyt mało, żeby zachwycić widza, choć właśnie nie kobieta. Niestety, ale film nie jest zbyt dobrym brugówcą. I męczy mózg niestety, ok, nie. Więc zostaje tylko 3 na 3. I ok, mi to tyle i gotowa się na kolejnym filmie na moim kanale.